Marcinie, ty w jednym z wywiadów wspomniałeś, że tak naprawdę to, że byłeś w NBA i zarobione dość spore pieniądze cię zniszczyły. Co to tak naprawdę znaczy? No, tutaj można by, to jest temat rzeka, tu można by naprawdę rozwinąć bardzo mocno ten temat rozwinąć. Przede wszystkim wielu z nas, koszykarzy, nie liczy się z pieniążkami, jakie płacimy za różne rzeczy. No, dla nas kupowanie drobnych rzeczy, znaczy kupowanie pewnych rzeczy jest tylko tak zwaną zachcianką i często ta zachcianka kończy się na tym, że kupimy to, pobawimy się czymś, czy zobaczymy coś przez 10-15 minut albo przez jeden dzień, a potem to ląduje w garażu. Mnóstwo pieniędzy wydajemy na bezsensowne rzeczy. Dodatkowo no, my jako sportowcy również jesteśmy przewrażliwieni, jeżeli chodzi o pewne sytuacje, nawet pod względem prywatnym. Każda kobieta, wiadomo, patrzymy przez pryzmat każdej kobiety na to, że nie idzie dla nas, nie lubi nas za to, kim jesteśmy, tylko lubi za to, co posiadamy. Bardzo często po prostu jest tak, że osoby, które się pojawiają w naszym otoczeniu, prędzej chcą nas wykorzystać niż coś z nami osiągnąć. I tak jak powiedziałem, no mamy bardzo wypaczone, że tak powiem, spojrzenie na wiele rzeczy. Marcin, znalazłeś się także na liście 100 najbogatszych Polaków. Jakie to jest uczucie? Jakie to jest uczucie? Przede wszystkim bardzo krępujące, z tego względu, że wiąże się to z pewną odpowiedzialnością. Wiąże się to również z tym, że coraz więcej ludzi będzie do mnie dzwoniło i chciało gdzieś to wykorzystać, czy chciałoby nawiązać znajomość, czy współpracę. Tak się potoczyły moje życie, takie kontrakty podpisałem i było to tylko i wyłącznie przez ciężką moją pracę i gdzieś tam moje poświęcenie i wyrzeczenia w trakcie mojej kariery. Ale myślę, że to moje pojawienie się na liście tam 100 najbogatszych ludzi to będzie tylko chwilowe. Myślę, że za rok z tej listy spadnę i myślę, że będzie to bardziej korzystne dla mnie. Pożyczasz na przykład pieniądze znajomym jak chcą, czy raczej jesteś z tych osób, które nawet złotówki wolą nie pożyczać? Prawda jest taka, że jeżeli chcesz stracić przyjaciela, to pożycz mu pieniądze, tak jest powiedzenie. I ludzie z zewnątrz, którzy mnie nie znają, to nawet to wiedzą doskonale, że nie mają co przychodzić z takimi rozmowami do mnie, ponieważ takich rzeczy nie robię. No tak jak powiedziałem, byłem świadkiem wielokrotnie takich rozmów, gdzie pieniądze się pożyczało, a no, kończyło się to różnie.